3 i y, 6 FM. No, o pływaniu będzie y, na pewno. Pan starosta Czesław Biłowra, dzisiaj y, naszym gościem po intensywnym weekendzie na kajakach pan spędził. Dzień dobry. Ten weekend cała Polska tak, widziała. Widziałem. Porozmawiamy o tym na pewno. <laughs> Panie starosto, a jak nowy tydzień? Standardowo, jak w Poniedziałki, jak w każdy dzień, wchodzi starosta do gabinetu, kładzie kapelusz nasowy i tak naprawdę ma fajr. Kiedyś tak napisała jedna z gazet. Oczywiście to żart. Um, myślę, że takich ważniejszych wydarzeń w dniu dzisiejszym to jest spotkanie z panem burmistrzem e, Nysy. Por Nysy. Porozmawiamy o e, słynnych Parking Plus. Mamy małe problemy. Druga Słyszałem sprawa... właśnie, że firma, która prowadzi parkingi, to znaczy parkomaty tak, w Nysie, przysłała nam jakieś groźne, bardzo groźne pismo. Znaczy, może nie groźne. To jest typowe, standardowe działanie w przypadku, kiedy narusza się warunki umowy w trakcie trwania kontraktu. Firma oczywiście musi z tej sytuacji musimy jakoś wyjść, bo. Pamiętacie państwo... Ale firma Rada? miała zażądać dużego odszkodowania za to. No, ja o tym mówiłem, że hmm. prawdopodobnie to się tak skończy i to się potwierdziło. Przecież firma podpisała umowę, ma kontrakt jeszcze dwa lata. I w trakcie trwania umowy, no, jak to mówić, kontaktu się nie zmienia, i to tak niekorzystnie dla. To znaczy, chodzi o tą uchwałę, firmy, uchwałę o tych 15, 15 minutach, 15 minut tak? i, i niedostosowane parkomaty do, do tej sytuacji, bo, bo one nie są w stanie zarejestrować, czy ktoś stoi 15 minut, czy co 15 minut wybiera bilet bezpłatny. Mhm. My sami widzimy, że po dochodach spadają nam właśnie przychody z tego tytułu, z parkomatów, miesiąc do miesiąca. No Firma ma określone koszty, nie chcę być tutaj adwokatem firmy, ale w tym przypadku przyglądam się trochę z boku, bo yy, wiadomym jest, że to, tą uchwałę podejmuje Rada o, o, o stawkach, Rada Gminy. Yy, dzisiaj firma przysłała pismo i składa nam trzy propozycje, będziemy yy, o tym rozmawiać. Którą odszkodowanie, przejęcie yy, kontraktu, yy, mówię o wydzierżawieniu w tym przypadku yy, tych automatów lub ryczałt za świadczone usługi. Wtedy już firmę nie interesuje, jakie są przychody, dostaje ryczałt. To są duże kwoty, możemy o nich mówić? no, no Myślę, że to nie jest. To, to są na pewno informacje, które możemy udostępnić. Odszkodowanie to myślę, że kwota około, około miliona złotych z tego co wiem. I odstąpienie od kontraktu. I wtedy mielibyśmy parkowanie za darmo. 50 tysięcy ryczałt miesięczny. Za obsługę, bez względu na przychody. I trzeci wariant to jest dzierżawa. Nie pamiętam, jaka tam była propozycja dzierżawa parkomatów, i wtedy samorządy same by obsługiwały ten cały system. Mhm. Panie starosto, skoro jesteśmy już przy samochodach, no to ja pana spytam o przejazd. <laughs> Przestanę? Co z tym przejazdem? Przestanę? Będzie, nie będzie? Mam nadzieję, że będzie. Wystosowałem pismo do pana Wojewody. Z prośbą o wsparcie w tym działaniu, i, i takie podziękowanie za dotychczasowe e, działania. Nie ukrywam, jest wola też ze strony e, zarządcy nieruchomości, mówię tutaj o RZGW, żeby takie, takie próby podjąć. Oczywiście to jest sprawa dość skomplikowana. Po stronie samorządu byłoby przygotowanie tego obiektu do, do, do tej przeprawy samochodowej. Mówię o oznakowaniu, o zabezpieczeniu przejścia dla pieszych. Z tego co wiem, pozostałe urządzenia, takie jak separatory do wychytwania olejów, inne to już są zamontowane. I wtedy moglibyśmy myśleć po uzyskaniu zgody oczywiście Komisji Europejskiej o, o warunkowe dopuszczenie ze względów na przykład bezpieczeństwa i poprawy ruchu i innych. I moglibyśmy taką zgodę uzyskać, na pewno się będziemy o nią starać, ale w pierwszej kolejności musimy domówić to jeszcze do końca z Panem, z Ministrem Środowiska, z, z Panem Wojewodą, z, z Zarządcą. Bo RZGW akurat tym agendom podlega konkretnie tutaj panu Wojewodzie. No pan minister, będąc tutaj w Nysie, będąc na tamie, w zasadzie obiecał, że się zajmie tym problemem. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że jest już działanie ze strony pana ministra, właśnie dlatego też piszę do pana wojewody, żeby to było potwierdzone. Jest już działanie, które zmierza ku temu, żeby, żeby taką zgodę uzyskać. No ale tak jak mówię, to końcowym dokumentem to jest na pewno Komisja Europejska, ale przy dobrym uzasadnieniu nie, nie myślę, żeby tam im w Brukseli zależało, żebyśmy nie mogli tam hmm. przyjeżdżać. W komisji to może trochę potrwać. No mamy europosłów, będziemy ich prosić o, o, o monitorowanie tam, żeby szybko tą sprawę przepchnąć, ale przede wszystkim musimy wykonać tutaj tą pracę na miejscu. Jak będzie wykonana, możemy się zwrócić z prośbą. Są realne szanse, żeby jeszcze w tym roku pojechać przez ja tam myślę, tak, legalnie? To rok czasu, to jest długi okres i do, do jesieni powinniśmy tą sprawę załatwić. Mm -hmm. Komisja Europejska Panie Starosto, no kiedyś dużo się mówiło Tak trochę z takim uśmieszkiem O tych krzywiznach bananów Różnych normach europejskich i Tak, wielkości, wielkości dalej, ogórka, wielkości, banana, tak, ogórka. Tak, Ilość procentów No w, chyba w zaczynamy prześcigać nawet Komisję Europejską hmm, Chodzi o rzekę O rzekę w Sarnowicach tak? No tak, śmiejemy się z innych A sami nie widzimy, że robimy głupoty Trochę byłem oglądając ten program. To znaczy pan, min... pan Hepenik taki A. zrobił po prostu w piątek. No nie starosta, mieszkańcy. A. Starosta był też tam obecny. Starosta nie wszyscy znają tą sytuację. A. Mo może pan przybliży, o co tam chodzi? Problem, problem jest taki, że to jest to słynny chroniony krajobraz. Ustawa o ochronie krajobrazu mówi, że, samo, że wprowadza zakaz budowania Obiektów w pasie stu, do 100 metrów, e, w tym o, przyciekach wodnych. Wymienia rzeki i jeziora. No i e, doszło do takiego u nas, do takiej sytuacji. Ustawodawca też pisze w, w punkcie, gdzie ten zakaz e, wskazuje, mhm. że samorząd, bo akt wykonawczy do tej ustawy podejmuje sejmik województwa, że samorząd może znieść te zakazy. Zniesie całkowicie, tak jak w innych jest województwach, lub ograniczy, na przykład do 5 metrów, do 10 i ma je skonsultować. I samorząd konsultował to z burmistrzami, burmistrzowie zasugerowali zmniejszenie tej odległości. No ale oczywiście nasz rdoś dał opinię negatywną, powiedział, że 100 metrów i samorząd województwa nie słuchał burmistrzów, wójtów, nie słuchał starosty, tylko posłuchał rdosiu i ograniczył 100 metrów. No, ale, ale my nie ma. Byliśmy właśnie spokojni, albo mówimy tak, okej, okay, no... Nad rzeką, nie są kłocką, nie będzie można nad białką, ale no to już tam przy tych innych będzie ok. Nagle nadeszła nadinterpretacja, i powiedziano tak, że to tak naprawdę. W Ustawie o ochronie przyrody napisane tam jest prawdopodobnie błąd, bo jest napisane, że każdy ciek naturalny jest rzeką, a powinno być odwrotnie że rzeka jest naturalnym ciekiem. Się ka skoro każdy ciek jest rzeką, więc w Sarnowicach też jest rzeka. I tak, w Lubiatowie rzeka, w Sarnowica. A jaka rzeka jest, każdy widział w telewizji, mam nadzieję. Może nie wszyscy, ale przecież to jest jakiś strumyk, który tak płynie pod stodołą, okresowo wysycha. Rów, To jest rów, taki. Jest taki, taki zbiera, pytałem, mieszkańcy mówili, że zbiera wody, tam spór z, z jakiegoś lasku wypływa i, i gdzieś pod torami się kończy, w, w, pod sarnowicami. Płynie pod drogą część, czyli pod asfaltem jest w kręgach. I tam też o, o dziwo, to jest ochroniony krajobraz, nież woda sama, też jest zakaz budowania. Mimo, że tej rzeki w ogóle nie widać. No i wyszedł nam odcinek kolejny Barei, no po prostu dom wariatów. No, ludzie się denerwują, bo dla urzędnika może to jest tak, no, każdy uśmiechnie się, fajna rzecz pośmieje się. Ale to nie są żarty. Tam, się nie mogą, tam pan ma ośrodek czasowy, nie może się rozbudowywać, pan nie może remontować domu i tak dalej, i tak dalej. To są norm, takie zwykłe problemy ludzkie, które z daleka ich nie widać. I to jest właśnie e, lik, lik, osłabianie samorządów. Im decyzje będą wyżej zapadały, tym e, będą gorsze dla mieszkańców i musimy o tym zawsze pamiętać. A są już jakieś odzewy z Urzędu Marszałkowskiego? Z tego co wiem, pan marszałek Konopka powołał y, zespół, który ponownie się nad tym tematem pochyli, będzie rozmawiał z burmistrzami, wójtami. Myślę, że ten przepis idiotyczny zmienią, bo moim zdaniem to jest jakiś absurd po świecie. Jeżdżę trochę i, i bywam za granicą. Wszędzie buduje się nad rzekami, y, buduje się nad jeziorami. U nas jakaś ochrona krajobrazu, nie wiem, w środku wsi, sarnowice, no po prostu bareje. <laughs> Skoro jesteśmy przy budowach i ochronie e, krajobrazu, ochronie środowiska. To spytam pana o ulicę Piastowską. Ma ruszyć, ma ruszyć przebudowa tej ulicy, a ponoć właśnie ochrona środowiska teraz się obudziła i jakieś protesty. Znowu mamy problem, prawdopodobnie tak, bo z tego co wiem, teraz ten projekt podlega ocenie i możemy się spodziewać protestu, jeśli chodzi o zieleń. Ulica Piastowska zabudowana jest zielonią wysoką. Najczęściej to są jakieś samosiejki z tego co patrzę lipy, klony, kasztan. Tam jest cały, cały bigos taki przy e, drzewny. I, I tam jest wszystko i należałoby uporządkować trochę. Mieszkańcy mają kompletnie zabrane światło, bo te drzewa wchodzą im prawie do okien. I chcieliśmy to, to ładnie uporządkować. Projektanci zieleni zaprojektowali nam nową. nową Czyli stare ziele. wyciąć, nowe stare pozabić. Tak, wyciąć. Być może część zostawić tak, żeby, żeby które, które są. No, ale teraz można po, po tej ustawie ministra No Szyszki ale starosta nie, nie minister Szyszko, nie, nie, no, no to nie no, woi. No to, to, co wolno panu ministrowi, niekoniecznie staroście, no nie, nie chcemy wycinać tak bez zezwolenia i nagle jest protest, bo już się komuś tam nie podoba w Opolu, że jak to wycinać i też Zabiórka, bo nie przyjechał, nie uzgodnił, tylko Zabiórka powiedział, że nie zgadza się. No to jest takie właśnie działanie Zabiórka. To opóźni tą inwestycję? No nie, myślę, że jakoś uzasadnimy tą naszą konieczność i od tej decyzji będziemy jej bronić i myślę, że przekonamy tą drugą stronę, że zrobimy dobrą robotę i ta zieleń będzie na pewno też intensywna i, I tutaj nie ograniczymy mieszkańcom dostępu do, do, do zieleni. Też będziecie o tym z burmistrzem dzisiaj rozmawiać? No, będziemy rozmawiać, bo tutaj, tutaj myślę, że pan burmistrz ma te służby i, i architekt miejski, i wsparcie burmistrza jest dla starosty zawsze też ważne i będę o tym rozmawiał też z panem burmistrzem. Chcemy Piastowską rozpocząć remont już w maju. Wpuścimy w pierwszej kolejności służby od. Od wodociągi, gazownie, zakład energetyczny, tak, żeby zmienić te media, żeby już do tego tematu nie wracać, tylko zrobić wszystko kompleksowo. Panie starosto, jeśli chodzi o burmistrzów, to pan chce ich namówić do tego, żeby wspólnie sfinansować, no może nie rozbudowę, tak, ale zwiększenie liczby łóżek w Zolu, w Paczkowie. Tam jest taki problem? Generalnie jest, jest to problem w naszym powiecie. W chwili obecnej yy, 8, osób, tak, tak, 8 osób oczekuje. To jest bardzo duży problem dla, dla rodzin. Te osoby wymagają opieki medycznej yy, i Rozmawiałem z burmistrzami na konwencie i przyznali, że tak, to jest, powinniśmy się tą sprawą zająć. Z prostej przyczyny NFZ powiedział, że absolutnie nie zwiększy nam ilości łóżek, więc zakontaktujemy. W niewielkiej ilości, kilkunastu łóżek, ale tylko dla naszych mieszkańców powiatu. Nie będzie wolno A można, na to. Te... Tak? tak, oczywiście, jeśli to jest sfinansowane z samorządu i burmistrzowie włączyli się do, do tej akcji. Wiem, że już uchwałę podjęła Rada. Ta akcja rozpocznie się od czerwca tego roku. Burmistrz, Muchowa, Rada Otmuchowa, Rada Pakosławicz już podjęły stosowne uchwały o wsparciu, bo to będzie wsparcie dla starosty w postaci dotacji celowej, a ja już będę zawierał kontrakt z, pan, z Panem Dyrektorem Krajszym, z, z Szpitalem naszym nyskim na świadczenie tych usług no, nie, jeśli nie możemy inaczej, to musimy tutaj wesprzeć szpital, żeby naszym mieszkańcom żyło się lżej. Bo prostu. miejsce szpital ma, żeby postawić Mamy łóżka. miejsca, mamy łóżka, robimy małą reorganizację i, i mamy potencjał, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. No niestety przeszkodą jest brak zainteresowania ze strony NFZ-u. No, nie mają na tyle pieniędzy, żeby zadowolić wszystkich, a starszych osób jest coraz więcej, no, nie ukrywam. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dość mocno i, i, i musimy o tych ludziach też pamiętać, że często wymagają opieki mm -hmm. takiej No ale też tam te łóżka są przeznaczone do ludzi na przykład po wylewach, po, po, po Tak, jakiś... tak, to są też mm -hmm. osoby, które tam w, w, cięż, w ciężkim stanie i, i musimy się tymi osobami nad tym tematem pochylić. No, musimy wybierać często te środki są dzielone potem no, tak, jak, jak, jak oczekuje od tego społeczeństwo. Do czego się pan dzisiaj wybiera, panie starosta? No, tak, wybieram Spotkać się. Do czech się ze znajomymi? No, nie tyle ze znajomymi. Mamy tu, mamy z, z naszymi sąsiadami wiele projektów, robimy wspólne takie biznesy w postaci remontów, pozyskiwania A środków. Ale chodzi, 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 chodzi o inwestycje i starostowie też jadą, będziemy rozmawiać też o, o programie. W ramach drogowych, tych przygranicznych. Złożyliśmy do RPO projekt przebudowy dróg lokalnych. Tam były kryteria właśnie na przykład, że droga musi dochodzić do przejścia granicznego. My tutaj taki, takie możliwości posiadamy. Te drogi właśnie dochodzą do, do granicy państwa i, i myślę, że skorzystamy z tego projektu. To jest około na 4 miliony złotych inwestycja ma kosztować. Będziemy też rozmawiać o innych projektach ostatnio miałem gości z Dolnośląskiego też są z powiatem nyskim robić wspólne projekty, także jest duże zainteresowanie. Ale to spotkanie dzisiaj starostów w Czechach, to będą tutaj okoliczni starostowie? Tak, z powiatu, tak, z województwa opolskiego Puszkiego? i tam będziemy jeszcze z partnerami rozmawiać uh -huh. też o też sytuacjach w szpitalach, to jest też nie, nie jedziemy daleko, tu zaraz przy granicy. Uh -huh. Panie starosto, no, kilka minut nam tylko zostało, chciałem Pana jeszcze spytać o słynny Głuchołaski Ciechodzinek, na jakim jest etapie I, ho, i o chodniki na wioskach, bo to dla mieszkańców wiosek bardzo ważna rzecz. Program przebudowy ciągów pieszorowerowych no to jest e, sprawa stara jak świat, już realizowana jeszcze przez poprzednie zarządy, no i jest kontynuowana. W chwili obecnej już uzgodniliśmy kilka e, projektów, kilka zadań w kilku gminach. E, i będziemy lada moment, już ogłaszamy przetargi, Złotogłowice że w gminie Gnysa e, już są rozstrzygnięte, nawet wyłoniony już, już wykonawca, tam, tam na pewno już prace się lada moment rozpoczną i w pozostałych gminach też e, chodniki. Ja jako starosta staram się trochę ograniczać ten projekt, bo no jak nie wiemy co zrobi, to chodnik, to nawet do lasu. Ale, ale to też jest ważne, żeby w tych miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie na przykład ludzie przechodzą gdzieś do kościoła, do, do świetlica, remiza, gdzie jest, jest jakiś zakręt, to tam tak. No ale już tak powoli widzimy, że chyba będziemy nacisk mocniejszy kładli na nawierzchnie, na drogi e, i, i tam będziemy koncentrować nasze środki. Jeśli chodzi o buchałazy. O... Słyszę pan, nie, niektórym by się bardzo no przydał tak, taki W niektórym. Po, właśnie poniedzieli, po, po weekendzie tak bywa. <gülty Pietr sought> Za zimne piwo bezalkoholowe. Ja powiem no tak... comment. <tok> słynna ostatnio jest. <gülty workload> ja powiem tak, jest drugi przetarg ogłoszony. Mam nadzieję, że lada moment to jest chyba w tym tygodniu już będzie rozstrzygnięcie. Brakło nam trochę środków, musieliśmy niewielką kwotę tam dołożyć do tego, żeby, to, żeby sfinansować to zadanie. No i, i, i budowa, to jest potężna 14 znaczy potężna, 14 metrowa konstrukcja, duża, szósty obiekt taki w Polsce. Myślę, że to jest dobre dla mieszkańców, będzie dobrze, bo, bo będą też turyści przyjeżdżać, bo to przyciąga jak Magnus, tak. Wszyscy chcieli do Ciechocinka, teraz będą wszyscy z Opolszczyzny chcieli do Guchołas, mam nadzieję, ale też szpital, bo tam właśnie choroby płucne, to też w jakiś sposób podniesie wartość naszego szpitala, że tutaj warto przyjechać, bo można przy okazji też tą terapię. A już jakieś konkretne terminy są? Mamy do września tą inwestycję zakończyć. Znaczy myślę, że to jest tak końcówka sierpnia, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale tężnia też nie pracuje w ca cały rok, tak? bo w zimie ta woda ona zamarza skrapa, nie ma tego efektu, więc mniej więcej do jesieni można na te zabiegi jeździć. I ja myślę, że to jest wyznaczyliśmy tak mniej więcej końcówka sierpnia, początkiem września i na pewno będzie jeszcze otwarcie w tym roku. To na ten pana kaszel powiedział. <laughs> Nie, to się przyda. <laughs> zimne po piwo. Razy. <laughs> no koment, <laughs> no, <comment. śmiech> no comment. Dziękuję bardzo, pan Czesław Biłobran, starostanyski, był dzisiaj naszym Pozdrawiam gościem. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.